Najnowocześniejsze technologie wkroczyły także w świat kosmetyków do makijażu. A niektóre z nich zaskoczyły nawet mnie i właśnie dzisiaj wam je pokażę. Zaczynamy od podkładu. Biały krem nawilżający, liftingujący właściwie do każdego rodzaju cery, który zamieni się w podkład w kolorze mojej cery. Zobaczcie, prawdziwa magia. W kremie znajdują się mikrokuleczki pigmentu, które pod wpływem roztarcia i ciepła pękają i nadają przepiękny kolor. Następnie puder. Ten biały puder przepięknie odbija światło, wyglądamy o wiele młodziej, a jednocześnie twarz jest zmatowiona. Kolejna rzecz to puder, który udaje sztuczną opaleniznę, robi iluzję opalenia. Jest to produkt, którego w ogóle nie widać na skórze, a przepięknie modeluje rysy naszej twarzy. Przechodzimy do oczu. Coś, co mnie nawet zaskoczyło. Cienie, 3 odcienie cieni na gąbeczce. Można je sobie odstemplować na oku. Wyciągamy z rynienki. Przykładamy ciemnym cieniem do linii rzęs, albo jak najbliżej linii rzęs i dotykamy palcem. No zobaczcie, jak pięknie. A teraz sięgam po tusz, który nawet mnie zaskoczył. Przekręcamy. I mamy szczoteczkę i tusz podkręcający i zagęszczający rzęsy. Wyciągamy. Mamy tusz wydłużający rzęsy. Ja najpierw sobie je wydłużę, a potem zakręcę, bo taka powinna być prawidłowa kolejność. Wydłużone. A teraz podkręcę. Wystarczy, mega podkręcone i wydłużone. A teraz sięgamy po róż. Wyobraźcie sobie róż w sprayu. Ale nie tak do końca, ponieważ żeby go nałożyć, musimy najpierw wycisnąć niewielką ilość na dłoń, a potem albo palcem, albo gąbeczką nakładamy na skórę. Czym zaskoczył mnie ten płynny róż? Tym, że pięknie stapia się z cerą, nawilża i bardzo długo utrzymuje. Farbujący, zasychający żel na usta, który muszę nałożyć dość grubą warstwą na usta, potem zaschnie, poczekam 3 minuty i jednym ruchem postaram się go zdjąć. Usta będą bardzo ładnie, naturalnie pomalowane, ale nie będzie widać efektu pomadki. Największą zaletą tego produktu jest to, że utrzymuje się kolor przez 12 godzin. Pokażę wam jeszcze 2 fajne produkty do ust. Pierwszy to pomadka w pudrze. Nakładamy i aplikujemy na usta. Fajne, jedwabiste, matowe wykończenie. I coś, co naprawdę zwaliło mnie z nóg. Pomadka, którą możemy sobie zrobić ombre na ustach. Zobaczcie, jedna pomadka w 2 kolorach. A jest tak fajna, że chyba nałożę na usta. Widzicie efekt? Teraz musicie przełożyć. Ciemniejsza na zewnątrz, a jaśniejsza w środku. Kropka na D w dzisiejszym odcinku to mgiełka, która zabezpiecza makijaż na 10 godzin. Czekamy, aż wyschnie i gotowe. Technologie opanowały świat. Są w stanie zmienić nawet kolor paznokci pod wpływem zimnej lub ciepłej wody. Sami zobaczcie.